Dzień dobry. Zapraszam na koncert domowy. Proszę państwa, jest zima. To znaczy, jak się tak spojrzy za okno, to nie jest żadna zima. Ale zaczął się nowy rok, kończą się święta. Nie wiem, jak tam święta u państwa, ale ja jestem bardzo zadowolony. Myślę, że moja żona, mój syn też są zadowoleni bardzo, bo udało nam się być razem. Nasza córka Nina też do nas przyjechała na święta i byliśmy w te święta wszyscy razem we czwórkę. I muszę powiedzieć, że bardzo jakoś dobrze mi było, tak jak wszyscy są razem. Ja lubię, jak jednak dzieci są w domu i można z nimi w każdej chwili porozmawiać, pogadać, a nawet pograć w szachy. No bo, proszę państwa, ostatnio obejrzeliśmy taki film, który się nazywa Gambit Królowej i jest to film o tym, jak się gra w szachy. To znaczy, tam taka mała dziewczynka gra w szachy i wszystkich ogrywa. No ale ona jakoś gra w te szachy, jakoś tak, proszę państwa, jakoś tak apetycznie, że się tak wyrażę, w te szachy gra, że samemu chce się grać. I teraz codziennie gramy w szachy i codziennie trenujemy. Moja żona, która właśnie po tym filmie, czyli chyba miesiąc temu nauczyła się grać w szachy, to teraz codziennie trenuje, gra tak jakimś z tą komórką w te szachy, a nawet kazał sobie kupić książkę pod tytułem Szachy kurs podstawowy. I tu są różne na przykład zagadki szachowe. O, na przykład takie coś. Szach w jednym posunięciu. Na przykład. Proszę państwa, i w czasie świąt zrobiliśmy w domu turniej we czwórkę szachowy, no i zwycięzcą tego turnieju został mój syn Stanisław. Na drugim miejscu byłem ja, na trzecim Nina, a moja żona, która jest początkującym szachistą, na miejscu czwartym. Ale moja żona Natalia codziennie trenuje i codziennie ze mną gra po 3 partie dziennie i już muszę powiedzieć, proszę państwa, coraz trudniej mi jest z nią wygrać. No ale muszę powiedzieć, że przez to, że ja też gram, to też gram coraz lepiej. Bardzo fajna ta gra w te szachy i tak sobie myślę, że jest to gra, no jakby nie to powiedzieć, planszowa, czyli potrzebny jest drugi człowiek. I można usiąść z drugim człowiekiem i sobie grać, patrzeć mu w oczy, rozmawiać. To jest bardzo dobry sposób spędzania wolnego czasu, taka gra w szachy. Ja nie jestem dobry w te szachy i nigdy nie trenowałem, ale grać bardzo lubię. Nie muszę cały czas wygrywać. A kto w ogóle powiedział, że trzeba we wszystkim wygrywać? Przecież równie dobrze można przegrywać. I co takiego się stanie, że przegrasz? Proszę państwa, ale chciałem powiedzieć, że jest zima, ale jakoby jej nie było, ponieważ nie ma śniegu. I to już któryś rok tego śniegu nie ma. Ja nie wiem, co to już będzie. My mieszkamy tutaj, prawda, w tej Wielkopolsce. Jak to kiedyś było w tej piosence kabaretu starszych panów, na całej Połaci śnieg. Tak tutaj na Połaci żadnego śniegu nie ma. Ja tak lubię sobie tak wspominać, że jak sam byłem dzieckiem, to na tej Połaci leżał śnieg i to bardzo dużo tego śniegu leżało. I jaki to jest piękny, ten biały śnieg. No i przecież wtedy, wiadomo, w czasie ferii i nie tylko, różne sporty zimowe, a mianowicie głównie takie jak jazda na sankach. Każde dziecko wtedy miało sanki i na przykład z takim własnym ojcem szło się na przykład gdzieś na jakieś miejsce, gdzie była jakaś taka większa górka i zjeżdżało się z tej górki na sankach samemu albo z ojcem. I pamiętam, że są dwa sposoby jazdy na sankach. Na siedząco
i na leżąco, na brzuchu się jedzie i to się nazywa na śledzia. Ten sposób jazdy na brzuchu, na sankach, jechać na śledzia. I ja z moim ojcem, ja się wychowałem w miejscowości Puławy na wschodzie i chodziliśmy tak pod lasem, był stadion i w ogóle taki ośrodek sportowy, że był stadion, boiska treningowe, jakieś korty tenisowe i basen. I tam przy tym lesie była taka właśnie taka większa górka. I tam właśnie sobie zjeżdżałem. Ojciec się przyglądał, jak ja zjeżdżam na śledzia. A później jeszcze, jak wracaliśmy, to było lodowisko. Tam na tym terenie. Było lodowisko i grała muzyka, i ludzie sobie jeździli na łyżwach. I ja nawet sobie przypominam, bo ja lubiłem, jeszcze nie umiałem jeździć na łyżwach. Ale lubiłem patrzeć, jak ci ludzie sobie tak jeżdżą. I pamiętam, że tam z głośników leciała tylko jedna piosenka w kółko cały czas. Była to piosenka zespołu Skaldowie pod tytułem Cała jesteś w skowronkach. Cała jesteś w skowronkach, śpiewają twoje włosy i śpiewa twoja sukienka. Tak to piękny tekst chyba Agnieszki Osieckiej. I tak w kółko to leciało. I proszę Państwa, jak ja teraz wspominam zimę, to mi się od razu ta piosenka tych zespołu Skaldowie, że tak powiem, wraca do mnie i zaczynam ją nucić. To jest bardzo piękna piosenka. Zresztą zespół Skaldowie, ja bardzo ten zespół lubię. I on napisał mnóstwo ma pięknych piosenek, ten zespół Skaldowie. Ale proszę Państwa, to jeżdżenie na łyżwach. Ja się nigdy dobrze nie nauczyłem jeździć na łyżwach, bo po prostu nie miałem łyżew. W tych czasach były trzy rodzaje łyżew. Były łyżwy tak zwane figurówki. To były łyżwy, do których doczepiona były taki but. I tak one były w dwóch kolorach, czarnych i białych. Dziewczyny miały figurówki białe, a chłopaki mieli czarne figurówki. Ale ja nigdy takich figurówek nie miałem. Później były tak zwane łyżwy hokejówki. I to już były do grania w hokeja takie. To jest bardzo brutalny sport i mało kto grał w tego hokeja. Ale na tych łyżwach, hokejówkach to bardzo dobrze się jeździło. Ja później pożyczałem skądś te łyżwy hokejówki i nawet nauczyłem się prosto jeździć. No i był trzeci rodzaj łyżew. To była taka łyżwa, proszę Państwa, metalowa, taka, którą się przykręcało, tą metalową łyżwę takiej długości, przykręcało się do buta. Taki był kluczyk nawet do przykręcania tej łyżwy i tak się, od spodu do buta się tą łyżwę tak przykręcało, tak, takimi, jakieś tam były sprężynki, no i ten kluczyk, już nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam, że potrzebny był kluczyk. I te łyżwy, no to już była taka, ale można było jeździć. No i ja przez to, że nie miałem takich tych własnych łyżwy, to się tak, no nie nauczyłem się dobrze jeździć, ale jej umiem jeździć prosto. Ale przecież, proszę Państwa, niektórzy to umieli jeździć. To się nazywa takim styl przekładanka. To się tak jeździ tym, tak noga, tak się przekłada nogę i tak się zakręca tak niesamowicie efektownie i tak szybko się jedzie. I niektórzy to umieli, a nawet niektórzy umieli przekładankę do tyłu. Też coś takiego. No ale to, proszę Państwa, to już prawie była jazda figurowa na lodzie. To jest bardzo popularny sport, szczególnie panie lubią go w telewizji oglądać. Ten sport polega na tym, że właśnie taki zawodnik jeździ tą przekładanką, jedzie i nagle wykonuje skok i obraca się wokół własnej osi i po prostu musi wylądować tak, żeby się nie przewrócić. I chyba te skoki mają różne nazwy. Ja pamiętam z dawnych czasów, że jakiś wykonał potrójny salchow. Coś w tym stylu, no. No i proszę Państwa, ja bardzo tęsknię za tym śniegiem. Ja bym chciał, żeby wróciła prawdziwa zima. Tak jak już Państwu mówiłem, z zimą kojarzy mi się ta piosenka Cała jesteś w skowronkach zespołu Skaldowie, ale też są inne,
piosenki zimowe, a nawet są całe płyty zimowe. Ja, proszę Państwa, Państwu pokażę najpiękniejszą płytę zimową. To jest ta płyta. Płyta się nazywa 50 słów o śniegu, a nagrała ją wspaniała artystka Kate Bush. I proszę Państwa, to jest moja ulubiona płyta zimowa. Jest taki piękny utwór, zaczyna się Snowflake, czyli chyba płatek śniegowy. Płatki śniegu mnie wzruszają bardzo, bo ja się dowiedziałem, że podobno każdy płatek śniegowy jest inny. Nie ma dwóch takich samych płatków śniegu. Jak tak się patrzy, jak ten śnieg pada, jak człowiek sobie to uświadomi, to jaki świat jest piękny. Jak Pan Bóg stworzył pięknie ten świat. Takie płatki śniegu. No i to jest płyta zimowa, proszę Państwa. Jeszcze jedna jest taka płyta zimowa, którą uważam za zimową. Płyta Brendana Perry, która się nazywa Eye of Hunter. Brendan Perry, połowa duetu Dead Can Dance. Wspaniałego zespołu. Ale proszę Państwa, są też płyty wiosenne, są też płyty jesienne. A to jest płyta zimowa. Piękna muzyka. Ach, jakbym chciał, żeby zaczął padać śnieg i żeby tak napadało. Dzisiaj zagramy. Dziś zagramy ze Stanisławem, proszę Państwa. Psalm 13. Psalm, uwielbiam grać psalmy, je czytać, je śpiewać. Jak już Państwu wielokrotnie mówiłem, psalm jest dobry na wszystko. I na ten nowy rok, bo będzie to, okazuje się, pierwszy koncert domowy w nowym roku, zaśpiewamy psalm 13, który znajduje się na płycie zespołu 2TEM 2-3. O, na tej. Jest to druga płyta zespołu 2TEM 2-3, która się nazywa po prostu 2TEM 2-3. Ale chcę tu powiedzieć, że tą płytę nagraliśmy w bardzo ciekawym miejscu. A mianowicie nagrywaliśmy go w piwnicach Zboru Zielonoświątkowego. Zbór Zielonoświątkowy to jest taki kościół protestancki. Jak już Państwu mówiłem, nasz zespół 2TEM 2-3 jest zespołem bardzo ekumenicznym, ponieważ my jesteśmy katolikami, ale na przykład naszym pierwszym impresario był protestant, też człowiek zielonoświątkowiec, że się tak wyrażę. Płytę tą naszą drugą nagrywaliśmy w piwnicy zboru zielonoświątkowego, a realizatorem był właśnie członek tego kościoła Edziu Sosulski, przemiły człowiek. No, nasza wokalistka Angelika śpiewa we wszystkich językach, ale przede wszystkim śpiewa po hebrajsku, a także w języku starocerkiewno-słowiańskim. Ikony na swoich okładkach umieszczamy, prawosławne, więc można powiedzieć, że jesteśmy zespołem stricte wprost ekumenicznym. Ja tu chcę też powiedzieć trochę o tych protestantach, naszych braciach, z niektórymi wiąże nas przyjaźnie, a na przykład kilkanaście lat temu jeszcze graliśmy trasy wspólne z takim zespołem protestanckim No Longer Music. To był taki zespół, który przyjeżdżał do Polski i proszę sobie wyobrazić, że kiedyś, bardzo dawno temu, wystąpił na festiwalu w Jarocinie. Ale nie na głównej scenie, bo nie pozwolili im, nie wiedzieć czemu, tylko gdzieś grali po prostu tak na gitarach, gdzieś przy drodze, tak. I proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że tą drogą przechodził Darek Melejonek, nasz brat z zespołu, i przystanął i zaczął słuchać występu tego zespołu. I proszę Państwa, Darek Melejonek usłyszał wtedy dobrą nowinę. Usłyszał dobrą nowinę o Chrystusie. I to był moment jego nawrócenia. Wtedy, kiedy ten zespół No Longer Music, protestanci, grali i śpiewali o Chrystusie, o miłości Boga do człowieka, on wtedy usłyszał to, bo trzeba to usłyszeć. Wiara rodzi się ze słuchania. Więc teraz zagramy psalm 13.
Raz, dwa, trzy i... Będziesz pryć.